Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy karpia gotowanego. Mam tutaj pół sprawionego karpia. Usunęłam wszystkie zbędne części i karpia pokroimy na kawałki. W garnku mam wywar jarzynowy. Mam tam marchewkę, pietruszkę, por, cebulę, liść laurowy, ziele angielskie i ten wywar, oj troszeczkę parzy, ten wywar jarzynowy gotowałam 40 minut. Tak wygląda mój wywar jarzynowy. I teraz miałam tam litr wody i wszystkie warzywa, jakie lubimy, ziele angielskie i liść laurowy. I to gotowałam 40 minut. A karpia wypatroszonego moczyłam w wodzie z solą. Opłukałam i teraz wkładamy kawałki karpia do gotującego się wywaru. Wywar gotowałam 40 minut. I teraz będziemy gotować 10 minut od zagotowania i będziemy mieli karpia gotowanego. Z powstałego wywaru, który tutaj mamy, możemy zrobić sos chrzanowy, sos musztardowy lub sos śmietankowy. Odlewamy 2 szklanki powstałego wywaru, dodajemy 2 łyżki mąki rozprowadzonej w pół szklance wody, zagotowujemy, dodajemy albo musztardy 2 łyżki, albo chrzanu, dolewamy śmietanę i mamy, tak jak już wspominałam, sos. Wywar może być zupa rybna na tym powstałym wywarze rybnym, albo mogą być sosy. Osoby będące na diecie jest wskazane, aby jadły rybę gotowaną w sosie śmietankowym. To też tak robimy, że dodajemy, odlewamy 2 szklanki, 2 łyżki mąki, rozprowadzamy w pół szklance wody, zagotowujemy i dodajemy śmietanki według uznania. I już mamy sos zrobiony. Rybę gotujemy 10 minut. I tak oto rybę po 10 minutach na wolnym gotowaniu mamy ugotowaną i jeszcze możemy tego karpia dać do galarety. Wywar przecedzamy i dodajemy żelatynę i mamy rybę w galarecie. I tak oto wygląda karp gotowany. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Karp gotowany.